Wzrost liczby chorych w Polsce. Rzecznik MZ reaguje wzrost liczby chorych w Polsce. Rzecznik MZ komentuje. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników skuteczności wykrywania wirusa SARS-CoV-2, zauważył rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Natomiast najbardziej miarodajną daną wskazującą na to, jak w danym kraju przebiega epidemia, jest wskaźnik hospitalizacji i wykorzystania respiratorów, a nie liczba testów, dodał. Bardziej miarodajną daną niż liczba wykonywanych testów przy ocenie rozwoju epidemii jest liczba zajętych łóżek w szpitalach oraz liczba chorych przebywających pod respiratorami, powiedział pan Andrusiewicz. Przypomniał, że w Polsce liczba hospitalizowanych osób utrzymuje w granicach 2000, a przebywających pod respiratorem waha się w okolicach 80 osób. Podkreślił też, że testy wykonywane w Polsce w sposób efektywny wykrywają chorych. Jeżeli ktoś mówi, że wykonujemy mało testów, to odpowiadam, że jesteśmy jednym z tych państw europejskich, które ma najwyższy poziom efektywności wykonywanych testów. Chodzi o to, że są one najczęściej trafionymi testami w Unii Europejskiej, powiedział. W piątek wykonano ponad 21 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Najwięcej testów od początku tego tygodnia przeprowadzono w czwartek, ponad 22,1 tysięcy. Najmniej w poniedziałek, ponad 12,6 tysięcy. Ogółem przebadano dotąd 3 081 tysięcy. 867 próbek pobranych od 2 957 tysięcy. 30 osób. Dodatkowo potwierdzono w piątek 757 nowych zakażeń. Łącznie od poniedziałku zdiagnozowano 3176 nowych chorych i zanotowano 82 zgony, czyli wykryto o 948 więcej chorych i zanotowano o 33 zgonów więcej niż w tym samym okresie tydzień wcześniej. Rzecznik o wzroście liczby chorych. Rzecznik, komentując aktualne statystyki, powiedział, że wzrost liczby chorych we wrześniu jest naturalnym następstwem tego, że wracamy do normalnej aktywności po wiosennej izolacji, i jeśli dochodzi do zakażeń, to nie są to duże ogniska i raczej rozsiane. Jest to sytuacja naturalna, którą przewidywaliśmy. Po wakacjach wróciliśmy do pracy, do zajęć, spotykamy się na ulicach i to nie na zasadach, jakie były w czerwcu. Nie ma już lockdownu. Kraj żyje, funkcjonuje. Nasze wrześniowe kontakty są znacznie inne niż na wiosnę, niż w wakacje. Naturalnym jest więc, że w takiej sytuacji będzie dochodzić do większej liczby zakażeń, wyjaśnił. Dodał też, że nie mamy dużo zakażeń wśród dzieci. Dominują zakażenia wśród osób w sile wieku i starszych. Jeżeli pojawia się zakażenie u dziecka, to najczęściej jest bezobjawowe i trudne do wychwycenia. Dlatego nie spodziewamy się, że w szkołach będziemy mieli duże ogniska zakażeń, powiedział. Równocześnie zauważył, że chodzi teraz nie o zniwelowanie do minimum zachorowań, ale szybką reakcję na pojawiające się zakażenia i sprawne izolowanie osób, które są zakażone, oraz wysyłanie na kwarantannę osób, które miały styczność z taką osobą. Ta walka skupia się teraz na punktowych reakcjach, czyli tam, gdzie pojawiają się zakażenia, pojawia się też reakcja z naszej strony. Na pewno przy tej aktywności, którą teraz mamy, nie jesteśmy w stanie uniknąć zakażeń. Musimy nauczyć się z tym żyć i nauczyć się walczyć z koronawirusem, powiedział.